Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obwód prostokąta wynosi 42 cm, a stosunek długości boków jest równy 3/4 oblicz długość przekątnej prostokąta. Ok, no to zaczynamy tutaj od tego, że mamy jeden bok 3, drugi ma do 4. Z ilu? Nie wiemy, czyli to z ilu to będzie x-em. No już Wam tutaj rysujemy sobie ten prostokąt. Będzie wtedy nam łatwiej to zauważyć. Krótszy bok jest 3 z jakiejś liczby, bo ta liczba nam się tutaj po prostu skróciła. Hop. Obwód to 42. Czyli my tu mamy dwa boki o długości 3x, czyli mamy 6x. Mamy dwa boki o długości 4x, to będzie 8x. I to tutaj wynosi 42. Dodajemy 14x, 42, dzielimy, mamy 3, są centymetry, czyli to będą 3 centymetry. Oni od nas chcą długość przekątnej. Okay. No to musimy sobie tutaj to podstawić. X to 3, czyli mamy 3 razy 3, a to będzie 9. Tu mamy 4 razy 3, będzie 12 cm. Czyli nasz trójkąt prostokątny ma przyprostokątne o długości 9 i 12. No to za pomocą twierdzenia Pitagorasa wyliczamy długość tej przekątnej. 9 do potęgi drugiej dodać 12 do potęgi drugiej. Tutaj oczywiście też mogliście rozpocząć od 12 do potęgi drugiej plus 9 do potęgi drugiej, bo tu jest dodawanie. Dodawanie jest naprzemienne. Nieważne jak to zapiszecie, z tej strony będzie zawsze ten sam wynik. C kwadrat. 81, 144, c kwadrat, dodajemy, pierwiastkujemy i odwracamy. C to pierwiastek z 225, a to jest 15 centymetrów, czyli długość tej przekątnej to 15 centymetrów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.